W stolicy Podkarpacia ma powstać 850 nowych mieszkań. Inwestycje zaplanowano w rejonie ulicy Wołyńskiej. Budynki mieszkalne mają powstać w ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa. Taki projekt jak Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma szansę stać się takim stabilizatorem na rynku i dać szansę mieszkańcom, zwłaszcza tym, którzy w tym zawirowaniach ekonomicznych nie będą mogli uzyskać swojego własnego kredytu mieszkania, dać szansę na tą stabilizację, dać szansę na to, aby miejsce do mieszkania znaleźć i móc, jak powiedział także pan prezes, na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym także planować swoje życie i swoją przyszłość. Rzeszowska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma być trzecią w województwie podkarpackim. Gminy zainteresowane objęciem udziałów lub akcji w tworzonym lub istniejącym SIM-ie mogą liczyć na wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Teraz rozmawiamy o kolejnym, bardzo ważnym z naszego punktu widzenia SIM-ie, który będzie obejmował kluczowe miasto regionu Rzeszów wraz z okolicznymi gminami, z którymi tutaj pan prezydent prowadzi rozmowy. Ja też z kilkoma miałem okazję się spotkać, więc jesteśmy na tym etapie kształtowania tego nowego trzeciego już SIM-u. W samym tylko Rzeszowie działka, którą KZN dysponuje i która będzie wchodziła w skład takiej nowej inicjatywy mieszkaniowej, to jest wolumen mieszkań na poziomie około 800. Rzeszów ma już opracowaną dokumentację na wykonanie drogi przy terenie planowanej inwestycji. Droga będzie przedłużeniem ulicy Wołyńskiej z ulicą Potokową. Już została wydana decyzja z RIT. Grunty pod realizację tej drogi w większości uzyskaliśmy w formie aktu notarialnego nieodpłatnie od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten akt notarialny podpisywaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z zapisami, zobowiązaniami naszymi zawartymi w akcie, tą drogę zobowiązaliśmy się zrealizować do końca 2025 roku. Nowa spółka SIM ma powstać w ciągu 3 miesięcy, natomiast pierwsze mieszkania mają zostać oddane do użytku w 2025 roku.